Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Przychodzę dzisiaj do Was z trzema książkami, które zamierzam obgadać. Pierwszą z nich jest Czarna Wołga Przemysława Semczuka. Podtytuł tej książki to Kryminalne historie PRL. I sam ten podtytuł wskazuje, że będą to historie prawdziwe, oparte na prawdziwych zbrodniach, do których autor dotarł, przeglądając akta starych spraw. Część historii jest zapewne Wam znana, jeżeli interesujecie się tematem prawdziwych przestępców, seryjnych morderców. Na pewno natknęliście się na nazwiska takie jak Karol Kot, czy Joachim Knechała, czy też Kolanowski. Niektórym z nich sam autor tej książki, czyli Przemysław Semczuk, poświęcił oddzielne książki. Inni autorzy, tacy jak Michał Larek czy Cezary Łazarewicz, opisali Kolanowskiego czy Mazurkiewicza, również znanych polskich seryjnych morderców. Ale oprócz tak znanych historii, autor zawarł w tej książce historii, które nie były aż tak medialne, o których nie pisano w gazetach. Zresztą prawdopodobnie wiecie, że w PRL-u temat zbrodni, przestępstw, morderstw był zakazany. Trwaliśmy w przeświadczeniu, czy władze próbowały utrzymać nas w przeświadczeniu, że ustrój, w którym żyjemy, jest idealny i nic złego nigdy się nie dzieje i nie ma tutaj złych ludzi. No, oczywiście tak nie było. I w tej książce autor zebrał także sprawy zwykłych rzezimieszków, zwykłej patologii, która zabijała bez mrugnięcia okiem, ale także takie sprawy, które prawdopodobnie mają podtekst polityczny i do tej pory nie zostały wyjaśnione, na przykład tajemnicze śmierci kapitanów polskich statków. To jest trzecia książka o prawdziwych zbrodniach, którą przeczytałam od początku roku. I tak czasami się zastanawiam, dlaczego ja to sobie robię, dlaczego ja o tym czytam. I autor też chciałby Wam zadać pewne pytanie. Oddaję głos Przemysławowi Semczukowi. Cały czas się zastanawiam, dlaczego wszystkich czytelników tak fascynują historie o seryjnych mordercach. Prawdę mówiąc, ja już mam trochę dość. Powiedzcie mi, co Was kręci w tych historiach i dlaczego lubicie czytać wszystkie kryminały, w których występują seryjni mordercy? No więc, jak to jest, moi drodzy? Dlaczego czytacie o prawdziwych przestępstwach? Co Was kręci w seryjnych zabójcach? Dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Ja natomiast przechodzę do kolejnej książki i tematycznie wcale aż tak daleko nie odeszłam, ponieważ przeczytałam Nurt Tima Johnstona, powieść kryminalno-psychologiczną, może tak, która opowiada o studentce Audrey. Dziewczyna dowiaduje się, że jej ojciec jest ciężko chory i postanawia wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. To jest mała miejscowość. Towarzyszy jej przyjaciółka, obie dziewczyny siadają w samochód i postanawiają przejechać te kilkaset kilometrów dzielące ich uniwersytet, ich kampus, od miejsca zamieszkania Audrey. W czasie podróży niestety mają bardzo nieprzyjemną przygodę, trudno to nawet nazwać przygodą, ponieważ zostają napadnięte na stacji benzynowej przez nieznanych napastników i kiedy już wydaje im się, że wszystko jest w porządku, już znajdują się bardzo blisko granicy hrabstwa, ktoś spycha ich samochód do nurtu rzeki. Stąd też tytuł Nurt. Jedna z dziewczyn, Audrey, ratuje się. Jej przyjaciółka niestety ginie pod wodą. Ta historia nieszczęśliwego wypadku, czy też przestępstwa na... Niestety dziewczyny nie mają dowodu na to, że było to przestępstwo. Ta historia budzi w społeczności lokalnej głęboko tłumione, skrywane wspomnienia. Otóż kilkanaście lat temu doszło do podobnej historii. Ciało młodej dziewczyny, nastolatki, wyłowiono z tej samej rzeki. Nikogo nie postawiono przed sądem. Natomiast, jak to w mojej miejscowości, oczywiście pod powierzchnią krążyły plotki. I autor w tej powieści, jeszcze raz pokażę okładkę, powieści Nurt,
wnika w psychologię małych miejscowości. Pokazuje winę i karę. Pokazuje, jak ludzie unikają mówienia o drażliwych tematach, jak zakopują drażliwe tematy, ale też jak łatwo osądzają i jak duży w nich jest lęk przed autorytetem. Jest to książka bardzo poruszająca, bardzo smutna, ale nie jest to taki typowy kryminał, ponieważ tutaj trudno powiedzieć o śledztwie, ponieważ to Audrey, młoda dziewczyna, kilkunastoletnia czy dwudziestoletnia, ona próbuje dowiedzieć się, co stało się w przeszłości. Skąd te dziwne zdarzenia, które teraz się dzieją współcześnie? Co ludzie mają do ukrycia? I ta książka to opowieść o tym, czego ona się dowiaduje. Bardzo smutna, bardzo długo zostająca w głowie. Oczywiście polecam serdecznie. Po tak dwóch trudnych tematach nadeszła u mnie pora na coś lżejszego. I jeżeli chodzi o lżejsze książki, to ja zazwyczaj sięgam po coś dla dzieci. I tak też było tym razem. Przeczytałam sobie książkę pod tytułem Ja, Jonasz i cała reszta. Jest to książka estońskiego pisarza i to prawdopodobnie było moje pierwsze spotkanie z literaturą estońską. Zobaczcie, Estonia leży tak blisko naszego kraju, a tak niewiele o niej wiemy i tak niewiele rzeczy jest publikowanych w Polsce. Ja, tytułowy ja, to jest Tobiasz, kilkuletni chłopiec, który chodzi do przedszkola i on opowiada o Jonaszu, swoim młodszym braciszku, który ma jakieś 2-3 lata, oraz mamie i tacie. Opowiada o typowych dniach typowej estońskiej rodziny z dwójką dzieci. Jest to opowiedziane oczywiście w sposób bardzo zabawny, z wieloma dowcipnymi uwagami, ale też można się dowiedzieć sporo rzeczy, ciekawych rzeczy o Estonii. Na przykład, nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Jeżeli wiedzieliście, to dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ale estońskie dzieci w grudniu otrzymują prezenty każdego dnia, od 1 grudnia aż do świąt. Otrzymują małe podarunki, na które oczywiście wszystkie dzieci bardzo czekają. Dowiedziałam się także też, co Estończycy zwykle jedzą. Bardzo fajna, bardzo zabawna, ciepła opowieść, którą polecam nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, a najlepiej dorosłym czytającym dzieciom, ponieważ taki rodzaj czytania najbardziej do mnie przemawia. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie, czy zamierzacie przeczytać któreś z tych książek. I przypominam też o pytaniu Samczuka, co Was kręci w seryjnych mordercach. Piszcie w komentarzu i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.